Cześć, witam Was w poniedziałek. Tak sobie już tutaj usiadłam. Pomyślałam, że odezwę się do Was, bo nagrywałam haul z Ikei. Tam są wszystkie rzeczy i nie mam siły. W sensie zrobiłam taki bałagan, bo to wszystko odkładałam, że jak skończyłam nagrywać, to nawet nie miałam jak wstać, bo wszystko było wokół mnie, więc teraz sobie usiadłam i zaraz ruszam w drogę, jak co poniedziałek. Także muszę jeszcze sobie coś zjeść, żeby mi nie burczało w brzuchu, bo nie wiem, o której wrócę. Ogólnie mam nadzieję, że ten film, który nagrałam z zakupami z Ikei, nie będzie zbyt ciemny, bo teraz jak tutaj siedzę, jest ok, ale wcześniej siedziałam tam troszkę dalej, właśnie nagrywając film. I kurczę, niby tutaj jest okno, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać. Wprawdzie w podglądzie było w miarę ok, ale to na laptopie dopiero się okazuje i później jest problem, więc muszę to jeszcze sprawdzić, jak wrócę, bo ewentualnie no to po prostu zakupy będą czekać do następnego poniedziałku, kiedy będę miała chwilę nagrać, ale no zobaczymy. A teraz zmykam, odezwę się pewnie później, jak wrócę. Ja już wróciłam i zniosłam sobie te wszystkie rzeczy z Ikei tutaj do poskładania i powiem Wam, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Tak łażę, a tu nic nie ubywa. Wymieniłabym też te poszewki jeszcze, chociaż nie wiem, czy się nie wstrzymam, bo jeszcze w tą sobotę będą wymieniane drzwi wejściowe i będzie się jeszcze mocno kurzyło. Także może zrobiłabym to w następny poniedziałek już tak na świeżo wszystko, jak będę sprzątać, bo akurat wtedy chcę poświęcić cały dzień, wszystko sobie odwołałam, żadnych załatwień. Zostaję w domu i sprzątam wszystkie pomieszczenia, no tak od A do Z dosłownie, więc wtedy bym po prostu powyciągała te rzeczy. Bo właśnie szkoda mi teraz, jak się tak wszędzie nosi, żeby to się, wiecie... Dobra, może zacznę sobie od jakichś tutaj ramek, pierdółek i później się zastanowię, co dalej. No, wezmę się chyba teraz za szukanie jakichś tutaj fajnych zdjęć właśnie ze ślubu, żeby te rameczki też tutaj ładnie poukładać. W ogóle muszę tutaj zrobić jakąś redukcję tych wszystkich pierdółek, powymieniać to, bo mam wrażenie, że się zrobił troszkę chaos. No, ale na razie się za to zabiorę. No i kolejna książka do czytania, jeszcze tamtej nie zaczęłam, ale właśnie chyba najpierw pójdzie ta, Sztuka Zwycięstwa. Jak przeczytam, to na pewno dam Wam znać, czuję, że będzie naprawdę rewelka. Jak co poniedziałek, jadę do Lidla na zakupy na cały tydzień, żeby mieć wszystko do kanapeczek do pracy i biorę swoją oryginalną reklamówkę. Znaczy oryginalną, w sensie chodzi mi o to, że jest taka unikatowa. No wiecie, o co chodzi, taka inna. O, żółta. No, ale wezmę, bo nigdy nie biorę, później kupuję i składa mi się tutaj za dużo tych reklamówek. I tak za każdym razem. I tak naprawdę z tego w ogóle już później nie korzystam. Więc bądźmy troszkę eko i biorę taką reklamóweczkę i zmykam na zakupki. Także masz farta, że masz taką przyjaciółkę. Nie musisz tego puścić. Proszę bardzo, Kuba udzielił mi pierwszej pomocy. Kroiłam pomidora i przecięłam sobie paluszka. A że nie mamy tych plastrów właśnie, to mam tam zawinięte w ręcznik papierowy i obwinięte z rewerkiem. Nie no, ja bym chyba na to nie wpadła. Cóż za pomysłowy facet. Puszczę właśnie warkoczyki. Coś mi się tu poplątało i idę się kąpać. Już dzisiaj czas umyć głowę, ale to jest tak wygodna fryzura, że szok. Mogłabym taką mieć zawsze. I piękne loczki. O, jak to ślicznie wygląda. Gdybym ja jeszcze umiała sobie sama takie zrobić, to bym pewnie robiła codziennie. No, piękna szopa. Normalnie Shakira. Przygotowaliśmy tutaj wspólnymi siłami sałateczkę na kolację. Tak, możesz już usiąść.
No i mamy wtorek. Ja właśnie wróciłam niedawno z pracy, już jest 6:30 i wstawiłam właśnie nowy vlog na kanał i kolejny się wgrywa, który będzie w czwartek, ale chciałabym, żeby jutro pojawił się haul z Ikei. Tylko że jeszcze jest niezmontowany, a to troszkę trwa. Tam jeszcze trwa remont, także możecie słyszeć różne odgłosy. No, a ja teraz się przebieram. Jeszcze mam chwilę czasu, to sobie zmontuję, znaczy no nie całe, ale domontuję trochę tego haulu z Ikei. Może mi się uda to jakoś dzisiaj skończyć i wrzucić na kanał, ale też nie chcę siedzieć po nocach, bo jak rano muszę wstać, to wiecie, to nie jest takie proste. Więc tutaj się przesyła kolejny vlog, a ja zaraz się właśnie przebiorę. No i ogólnie teraz udaje mi się jeszcze więcej tych filmów w tygodniu wstawiać, z tego względu, że staram się, żeby dwa vlogi wyciągnąć z tygodnia, jakoś to sobie tak dzielić. I faktycznie na razie mi się udaje, więc dopóki mam wenę i chce mi się nagrywać codziennie, to korzystam, bo czasem są dni gorsze, czasem lepsze, na razie jest ok, więc no, w sumie trzy filmy w tygodniu są, bo dwa vlogi, jeden taki stacjonarny, siedzący, gadany, nie wiem jak to profesjonalnie określić, więc vlog z zawartością Fundayboxa już jest na kanale, z Ikei się wgrywa, a ja idę się przebrać. Jest godzina 21:03, a my z Kubą dopiero jemy obiad. Właśnie odgrzewam nam zupki, także no, super. Godzina 22:30, a ja sobie będę czekać jeszcze jakieś 50 minut, aż prześle mi się haul z Ikei na kanał, bo chciałabym Wam jutro może go wstawić, albo haul, albo wstawię vloga. No ale wolałabym, żeby on już czekał sobie na kanale na publikację, także życzę Wam miłego wieczoru, w sumie już dobrej nocy, albo dzień dobry, w zależności kiedy oglądacie ten film. Cześć, witam Was we środę. Ja właśnie wróciłam z pracy i pisałam dzisiaj z jedną z Was. Madziu, pozdrawiam Cię serdecznie. I poprosiłaś o to, żebym pokazała biżuterię, jaką mam. Głównie chyba chodziło o bransoletki, ale no pokażę Wam całą tą moją szufladę. Nie jest tutaj jakoś tak pięknie uporządkowane, bo ja tak codziennie coś innego zakładam na siebie i rzucam. No, mogłoby to ładniej wyglądać. Na pewno zrobię tutaj porządek, ale pokażę Wam na razie, jak to na ten moment wygląda i co skąd jest. Także zapraszam do mojej szuflady. Więc jak widzicie, troszkę panuje tutaj chaos, ale właśnie jak na co dzień wyciągam jakąś bransoletkę, ubieram inną, to niestety tak to zaczyna wyglądać. Staram się tu w miarę systematycznie sprzątać, ale w ciągu tygodnia no, robi się to, co się robi, co widać na załączonym obrazku. Pójdę sobie od tej strony i Wam już pokazuję. Tu mój woreczek z Lilu, bo jedną mam na sobie, zaraz Wam pokażę. Tutaj jest taka sznurkowa, nie mam pojęcia skąd. Kolejna sznurkowa też nie mam pojęcia skąd. Tu są chokery, one są z Allegro. Mam tutaj z przywieszką taką, okrągłą, no wszystkie takie same. Tutaj takie dwie bransoletki z Pepco, więc no imitacja srebra. Coś takiego. Tutaj mam takie Sinseya. To były dwa zestawy. Jedne są z taką przywieszką, dwie są bez niczego. Trzecia jest takim frędzelkiem. No i zwykła taka ala złota. Ta pochodzi ze sklepu Monari. Ona jest zamykana na taki magnes. O, tu jest kolejna z Pepco. Ta jest chyba z Sinseya. Te bransoletki są z Mojito i one były kupione już bardzo dawno temu, bo chyba dokładnie z 6 lat temu na moją studniówkę. Do nich jeszcze była taka perełkowa, którą mam aktualnie na ręce, więc też zaraz Wam pokażę. Bardzo ładne, super się trzymają, więc nadal w nich chodzę. Tutaj kolejna bransoletka z Sinseya. Kolejna bransoletka jest z Avonu i ją tutaj kilka razy możecie obwiązać sobie na ręce. Są takie kolczyki koła, one są z Chińczyka. Są większe, mniejsze, srebrne. Znaczy wiecie, ala srebrne, ala złote. Ubieram je tam gdzieś okazyjnie. Tutaj są kolczyki z H&M. Mam takie w kolorze brudnego różu i czarne. Już Wam pokazuję. No i takie same czarne. Tu są kolczyki z Pepco. Takie, wiecie, o, frędzelkowe. Następnie mój wianek. Taki z H&M na gumeczce.
Tu jest bransoletka z Lilu, którą dostałam od Kuby po obronie magistra, więc tutaj piszę takie MGR. Druga bransoletka z Lilu jest tutaj na mojej ręce, obok Pandory, i ją dostałam za obronę pracy licencjackiej, no i Pandora. W sumie tutaj są takie najnowsze, bo ze Stradivariusa niedawno kupiłam taki zestaw na wyprzedażach. Do tego była jeszcze taka różowa z muszelką, taka różowa z dodatkiem złota. I nie wiem, czy jakaś jeszcze tutaj była. A, była. Taka zwykła. Tu mam tą brązową z House'a, ale ona też już ma sporo latek, więc jak widać jest taka wytarta. Ta pewnie jest z Sinseya albo z Pepco. No, musiała być dołączona do tamtego zestawu, tamtych czarnych, co pokazywałam Wam na początku. I w zasadzie to jest chyba tyle. Jeszcze mam coś tutaj. Już raczej w tym nie chodzę, ale to jest taka bransoletka z Mango. A ta to chyba No Name, bo nie mam pojęcia, z jakiego to jest sklepu. Też w sumie dawno w niej nie chodziłam, jakoś tak nie ma okazji. A i tutaj jest jeszcze taka bransoletka, mogłaby też służyć jako gumka do włosów. Ona jest z Pepco i też była w którymś z tych zestawów bransoletek. Ona jest taka z brokatem. I jeszcze tutaj na tej ręce właśnie mam te perełki, które były w zestawie z tymi bransoletkami, co kupiłam sobie na studniówkę, czyli jakieś 6 lat temu. No i tutaj nie wiem, skąd jest ta mała. No i to by było na tyle. Niby jest tego sporo, ale jak przychodzi założyć cokolwiek, to nie ma nic. No na pewno też to znacie. My kobiety chyba tak już mamy. No i mamy już czwartek. Ja właśnie wróciłam z pracy, zjadłam obiad. Mam nadzieję, że nie jestem nigdzie brudna. Idę zaraz nastawić pranie, zrobić trochę takich porządkowych tutaj rzeczy. I co? Będę zakończać tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych. Cześć!